Hej, cześć, witajcie moi kochani w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Deferred Age Total War. Posłuchajcie, zaczynamy oblężenie Helmowego Jaru, które w sumie dość szybko powinniśmy tak naprawdę zająć. Mamy tutaj bardzo dobrego lorda, który jest... Kim ty jesteś, człowieku? Jesteś dziedzicem frakcji. Pytanie brzmi, gdzie jest twój... ojciec? Czyżby w Dunlostir? Ty jesteś tylko generałem. Może w Gineardzie siedzi? Nie. Czyżby gdzieś tutaj był? Nie, za mało gwiazdek ma najprawdopodobniej. Czy. No i widzicie, nawet nie mam pojęcia, gdzie siedzi jego... no, władca frakcji, tak? I w sumie to jest dziwne. Okej, no tutaj chyba, że ktoś będzie... Nie, też nie ma nikogo. Kto jest w ogóle jego władcą? Znaczy, kto jest w ogóle władcą Rohanu? To jest dobre pytanie, bo teoretycznie powinien być... Siwek. Ale w praktyce nikogo takiego nie widzę. Tam widzę, że elfy całkiem spore siły zebrały. Tutaj Harad gdzieś tam próbuje się przedostać. Okej. Mniejsze o większe, bo tak naprawdę w tej chwili... Nic nie możemy zrobić, tylko i wyłącznie kliknąć kolejną turę. Ostatnio odsłonięliśmy sobie mapę pod koniec poprzedniego odcinka. I w sumie tyle. Jakaś armia kolejna nam tutaj powstaje z tego, co widzę, tak? Czy jednostki do przetrenowania? Trudno powiedzieć. Okej, koniec tury. O, właśnie, jeszcze szpieg, faktycznie. Mogłem o nim pomyśleć i w sumie mógłbym też pomyśleć o czymś takim jak... Jakiś stoper czy coś takiego. Muszę się tylko odwrócić i sięgnąć po telefon. O, pięknie. No i w tej chwili widzę, że zakładając już... Dobra, zakładajmy, że tak optymistycznie, że odcinek trwa zaledwie minutę. Już wiem w miarę, do której godziny powinienem nagrywać. Jakoś nigdy nie korzystałem w sumie ze stopera, raczej właśnie z zegarka. Powiedziałem stoper, no bo to chyba najlepiej się kojarzy z... mierzeniem czasu. Tutaj bardzo duże siły są, powiem szczerze, zdałoby się je faktycznie rozbić. O. Ciekawe. Uuu, to się podziało. No czuję się po prostu zagrożony przez... Dale, ale w sumie otwiera mi tak naprawdę drogę na inwazję na północ. Pamiętajcie, że... Oj... A ja z elfami miałem taki fajny spokój. No dobrze. Sformowanie tak naprawdę dwóch armii tutaj nie będzie żadnym problemem, a więcej mi nie jest potrzebne tak naprawdę. Mówiąc szczerze, to w sumie nawet mógłbym przerzucić jedną armię, żeby rozpoczęła już front północny, taki typowo północny. Chociaż pytanie brzmi, czy to w ogóle mi się... Czy chce mi się w ogóle coś takiego robić? Informacje, informacjami, tutaj wiadomo, dyplomacja, jakaś rekrutacja, najbardziej zaawansowana frakcja, najbogatsza frakcja, co ten Harad tutaj tworzy? Niesamowite. Wręcz? I tyle chciałbym wiedzieć w sumie tylko i wyłącznie. Gdzie ja bym was w sumie rzucił? Bo to jest bardzo dobre pytanie. A, rzućmy ich jednak tutaj. Pozbądźmy się tych sił w tym miejscu. Ta druga armia ma oczywiście siedzieć tylko... Może nawet w sumie zacząć oblegać to miejsce, jeżeli oni nie wyjdą stąd zaatakować tej armii, a mam nadzieję, że tak się nie stanie, to będzie to całkiem dobre rozwiązanie. To jest tak, ty dysponujesz jakimś tak naprawdę ścierwem, w sumie. Jedyny problem to brak tak naprawdę generałów. Reszta jakoś ujdzie. Dobra, przejdziecie tak, a ja sobie wezmę was wszystkich. No i po prostu dajmy to już... W ten sposób zapiszmy sobie grę, odcinek 35, rozgrywanie tej bitwy to byłoby po prostu śmiech na sali, byłby. No, powiedzmy, że niech tak będzie. I te oddziały niech już się cofną.
Ci panowie niech spadają. I teraz tak, czas stworzyć kolejną armię. Pytanie brzmi w ogóle oczywiście, gdzie tę armię stworzyć, także... O, jak ładnie. Chciałem powiedzieć tak, że miał możliwość werbowania jednostek. Okazuje się, że w sumie takiego problemu nawet nie uświadczy mi. Bardzo dobrze. Relacje pogorszone, co mnie oczywiście tak bardzo boli, jak w sumie nie boli. Jeszcze w sumie tak naprawdę, w sumie, strasznie dużo ostatnio w sumie chyba używam. Przynajmniej w tym odcinku zauważyłem, już ja to zauważyłem, więc wy pewnie dostajecie szału. Elfy się rzucają na tak na w sumie... Jezus, nie, stop. Koniec mówienia w sumie. Elfy rzucają się na bardzo słabe osady, które w ogóle są moim zdaniem nieopłacalne, żeby się w jakikolwiek sposób o nie fatygować. No cóż. Być może oni mają troszeczkę inne zdanie na ten temat. Ta armia oczywiście ma odciąć tak naprawdę, troszeczkę wziąć w te armie właśnie w oblężenie, żeby oni tracili 9 tur, to musimy przetrzymać i powinno być naprawdę, naprawdę już wszystko ok. Tutaj te armie w sumie to są jedyne armie, które gdzieś tam jeszcze mi mogą zagrozić. Z kolei ci panowie niech ruszają tutaj. Nie spodziewam się ataku od pleców raczej. Gdybym w tej chwili spróbował nawet przyszturmować tą osadę, chodzi mi 35 do 4, to jest niesamowita przewaga. Zapiszmy grę i zobaczmy, jak to pójdzie. 44 straconych, a nie wiem, czy trolle straciłem, czy nie, ale 44 straconych to jest coś, co absolutnie jestem w stanie przyjąć. I zajmuję sobie tę osadę, ponieważ nie chciałbym walczyć gdzieś tam za plecami. Eksterminacja oczywiście, tak jak powinno być. I kaplica. Bardzo, bardzo dobrze. Idziemy, jesteśmy niesamowicie krwawi. Konstrukcja, rekrutacja. Niby 400 na minusie, ale tak naprawdę... 35 tysięcy utrzymania armii. Nie, rekrutacja 4000 ponad i 2000 wydatki. Tutaj absolutnie będziemy na plusie. Co do armii, większych strat nie widzę. Więc tak naprawdę będzie można się zaraz tutaj ruszyć dalej, bo troszeczkę szkoda, żeby tutaj w takich miejscach stacjonowały jednostki, które niestety nic nie są w stanie zrobić. Myślę, że raczej właśnie te oddziały poślemy sobie tutaj. One będą tymi miastami zarządzać, a te armie już opuszczą Edoras, opuszczą Helmowy Jar i ruszą tutaj raz na Foldburg i wtedy w Foldburgu będę w stanie już spokojnie trzymać duży garnizon. Z kolei druga armia powinna ruszyć w kierunku moim zdaniem Dunlostir. A ta armia także się troszeczkę marnuje, bo naprawdę jest warta ruszenia ją na przykład właśnie w kierunku Dunlostir, żeby dwie armie poszły na Dunlostir. Potrzeba w takim razie dwóch jednostek tu powiedzmy. O, potrzebuję więcej niż dwóch jednostek. Dajmy was jeszcze. No a ta armia oczywiście wiecie, że tak naprawdę nie nadaje się do walki zbytnio z przeciwnikami, nawet jeżeli armia komputera jest zdecydowanie słabsza, to i tak nie będzie to nic przyjemnego niestety i najprawdopodobniej zwycięstwo będzie dość odległe. Ja potrzebuję szpiega, nie dyplomatę. No a takich możliwości rekrutacyjnych tutaj nie mam. Ciekawie. Tutaj mogę w sumie za to rozbudować tą osadę i nie będzie to takie głupie, żebyśmy faktycznie to zrobili. O, i rekrutujemy ten oddział, bo jest naprawdę zacny. Tu jest szpieg, dobrze. I w sumie tak naprawdę jest wszystko to, co chciałem mieć. Dobrze, kończymy turę. Zobaczymy, jak się będą zachowywać po kolei inne frakcje. Czy będą mi na przykład wypowiadały wojnę za wojną? A nie wydaje mi się, ale coś takiego ewentualnie powiedzmy, że może się zdarzyć. Moglibyśmy zostawić jedno miasto takie bez eksterminowania. Dałoby nam naprawdę dużo funduszy. Oczywiście, że odpowiadamy negatywnie. Gdybyśmy krwawili tutaj na tych bitwach, wtedy myślę, że absolutnie moglibyśmy się pomyśleć nad czymś takim jak właśnie... Chase Fire, czyli wstrzymanie ognia.
No ale nie w tym momencie, zdecydowanie nie. O, i tutaj właśnie jest to, o czym mówiłem, że on podejdzie, najprawdopodobniej zaatakuje tymi armiami. O, bardzo ładnie, że tutaj nasi sojusznicy stanęli. Nie może w takim razie przejść. O, matkę. Cóż za Bóg, od razu Dale zaczął robić swoją turę. Interesujące. No kiedy ci się skończy? No, szybciej się przedostawań. Jejku. Cóż za Bóg. Dlaczego tak wolno? O co chodzi? Halo. Nie mów mi, że się gra wysypała, bo się zdenerwuję. Halo. Kiedy był ten autosave? No on nie ma, nie, no to coś się wczytuje, poczekajcie. Wczytajmy autosave'a przed końcem tury, bo coś się niestety nam wysypało. Nie fajnie to wygląda, bardzo nie fajnie. Widać, że jest powtarzana jest klatka, a niekoniecznie, że te ruchy są powtarzane, czyli jakby coś tam niestety się zblokowało. Tylko dlaczego? No bo komputer chce przejść na drugą stronę i niestety nie może, więc co? Blokujemy się, tak? Nie, zobaczcie, oni w ogóle nie mają możliwości podejścia tak blisko. Halo. No to tutaj się zaczynam denerwować w takim razie, bo to tutaj jakaś próba, nie wiem, cheatowania ze strony komputera, czy jak? Jakimś zasięgiem armii, coś takiego? Trudne do powiedzenia to jest. Czyżby Rohan chciał Isengard zająć? W sumie spoko. Fajnie by było, mógłbym wtedy ja odbić Isengard. Nie należałby już do Haradu. Powrót do Dunlostir to jest taka dobra, oczywista reakcja. Fajnie było, gdyby oni w ogóle się połączyli i weszli do tego Dunlostir pełną armią. Wtedy mógłbym jedną zaatakować Fultburg, a drugą zacząć faktycznie oblegać Dunlostir i oblężenia są o tyle faktycznie skuteczne, że traci się tam całą masę jednostek, tak? Te miasto oblężone tak naprawdę traci całą armię i wtedy już nie jest absolutnie żadnym wyzwaniem. O, teraz nie ma tego bugu, dlatego save'y są konieczne. Chase Fire, no ja myślę, że to jest coś, co trzeba przedyskutować, bo za takie coś to no wam się należą baty, a nie Chase Fire tak naprawdę. Wydaliście, ja muszę wydać 2000 na straty wojenne. O, bardzo dobra, to więcej chcemy. No tak 4000, myślę, że to powinniście mi dać za to, co się stało. Just Reject. Oni w ogóle nie chcą dawać pieniędzy, zobaczcie. To jest coś dziwnego, ani razu jeszcze mi nie dali pieniędzy, pomimo tego, że oferty były genialne wręcz. No cóż, bywa. Ja sobie zgromadzę drugą armię i polecę już wtedy zajmować teren należący do Dale. Czegoś takiego się nie robi, panowie, tak samo elfy, ale no cóż. Myśleliście, że co, że oni są dobrzy, że mają honor czy coś takiego? Absolutnie, że nie. O, inwazja zakończona powodzeniem, najprawdopodobniej jest Siege Exp. Dobra, dajmy cię, jesteś jakimś troszeczkę słabiaczkiem. Ale no powiedzmy, że cię zaakceptuję. W sumie to moglibyśmy nawet tą armią wyjść i ona byłaby zdecydowanie potężniejsza niż ta tutaj. To jest logiczne, kurczę. Ja o tym nie pomyślałem nawet. Dobrze, jednostki, które muszę na pewno cofnąć, bo niestety nie będą mi w stanie pomóc w bitwie, to są te jednostki. Dwie. Dobrze, ta dwójka się cofa. W takim razie was ustawię na razie tu. Dam te dwie jednostki, bo to są jednostki całkiem ok. O, i was cofnę tutaj. Więc mamy fajne miejsce zabezpieczone, a druga armia zmierza, żeby rozpocząć. Ojejku, jeszcze nie będziemy mieli zasięgu w kolejnej turze? Aż tak daleko jest ten fort ustawiony? No cóż, bywa. Niestety. 1000 na plusie, bardzo fajnie. Informacje Dale w finansach, no i nie byli w stanie mi dać pieniędzy. Logiczne to bardzo było. Ale cóż, bywa. Teraz tak. No, to nas zmusza niejako do rozgrywania tych bitew. No nie czarujmy się, chociaż tą armię też mógłbym w sumie tak naprawdę jakoś tam
Ile ja tych jednostek potrzebuję? Żeby to miasto mi się nie buntowało? Jedną. Wynik. Jak najbardziej ok. Dajmy te dwie jednostki jeszcze. Dajmy trzecią. Już mam pełną armię jednak. Myślałem, że mniej. I tymi panami z kolei pójdziemy na razie sobie tutaj. Nie wiem, czy będę się nimi rzucał gdzieś tutaj. Chciałbym, żeby to jednak miejsce było w miarę chronione. Tu oczywiście brak możliwości rekrutacji, niestety, jakichkolwiek jednostek, co jest, no, powiedzmy sobie, w jakiś tam sposób zrozumiałe. Teraz tak, gdzie jest jakiś... Tutaj nie ma żadnej osady, w której mógłby siedzieć ich władca, to jest aż dziwne. Chyba, że tu jest. Nie, generał. A. Nie potrafię tego zrozumieć, no nie wiem, ale jestem troszeczkę zbyt głupi. I teraz tak, atak na nich jest troszeczkę samobójczy, bo tutaj niby nie ma takich armii, ale wiecie, co do czego dojdzie, dwie armie się spokojnie zbiorą i będzie problem. Więc na razie zrobimy sobie coś w tym... Tu są trzy potężne armie nasze. Zróbmy coś w tym stylu. Właśnie najzwyczajniej w świecie schowajmy. W tych lasach. O, bo nawet tutaj. Możemy to zrobić, nie ma problemu. Stańmy sobie tutaj. I teraz tak, za turę... Czy wy będziecie w stanie dojść? Tak, jesteście w stanie dojść. Za turę będziemy mogli zostawić... Te armie, znaczy poruszyć te armie obydwie. I ta armia, zobaczcie, dzięki temu, że tutaj takie ładnie drogi zostały rozwinięte, jest, w praktyce podchodzi pod samo Dunlonstir. Więc tą armią weźmiemy odblężenie w Foldburgu. A tymi, albo nie, odwrotnie. Stań tutaj. Nie, nie bijmy się, czy coś takiego, stań tutaj na razie. Tymi dwiema armiami po prostu zaatakujemy Dunlonstir. Z kolei ta trzecia także pójdzie w stronę Dunlonstir, żeby wesprzeć. Ci z kolei oczywiście będą za zadanie mieli zaatakować tych panów. Tutaj jakaś armia niby powstała, ale wątpię w ogóle w jakąkolwiek jej siłę. A i wy mieliście się cofnąć, tak. Was tu. I przetrenować poproszę, bo niestety biedaczki mi tutaj się troszeczkę wysiliły. I pięknie, rekrutacja trwa, o to chodziło. Tak samo tutaj. W naszej bramie. A jeszcze jeden oddział by się przydał. Zrekrutujemy, znajdziemy jakiegoś właśnie, gdzie jest ten dowódca, którego ja zwerbowałem, bo podobno nowe jakieś powinien dojść. Szukajmy go, szukajmy. Czyżby tutaj gdzieś? Nie, tutaj nie. Tu nie. Tu także nie. O, agent jest jakiś. O, szpieg, zapomniałem, że go zwerbowałem, szkoda. No za nic w świecie nie jestem nie potrafię wam powiedzieć, gdzie się... O, czyżby to był ten? Nie, też nie ten. What the hell? No ty nie. Tutaj jesteś. No tragiczny generał, ale lojalność jak tam, o Jezus, lojalność też sobie tka. Dobra, ty weźmiesz w takim razie dowodzenie. Ale już jesteś brzydki. Fuj. Ty przejmiesz dowodzenie tutaj. No, dobra, idź tutaj. W środku będziesz gromadził w takim razie armię. Takie będzie twoje zadanie. O, może te jednostki. O, na razie tyle, dobra. Nie ma sensu szaleć. Zbytnio. Pieniądze też trzeba mieć, co nie? Państur. Z kolei ktoś szaleje u mnie za oknem. O, Rohan, czuję, że będzie chciał chyba tutaj rozejem jakiś podpisać. A co powiecie na Chase Fire, taki wiecie? Wydacie nam troszkę pieniążków. Myślę, że tak około 10 tysięcy jestem w stanie od was szarpnąć. To jest troszeczkę bez sensu. O, Isengard został zaatakowany. Piękna sytuacja po prostu. Część sił o, ale stolica już widzicie, ja. Tyle armii w stolicy, tyle armii kosańca. Stoją.
stoją, czekają już na walną bitwę. No, w sumie ogarnięta sprawa, chociaż ja bym bardziej właśnie jakąś zgromadził tę armię, rzucił się na podbój, na rozbicie tych armii moich, które stacjonują w miastach jeszcze, żeby móc coś tam zdziałać. Elfy oczywiście będą musiały zapłacić za coś takiego, co robią, na przykład w tej chwili. No ja nie wiem, po prostu tragedia, jak tak można. Straciłem jedną prowincję, jakoś to przeżyję. O, elfy z Lorien. Czy wy przypadkiem, to wy chyba mnie zaatakowaliście, tak? A nie. Proszę bardzo, mogę dać wam te prawa handlowe. Spokojnie, ja się akurat elfów z Lorien nie obawiam o tyle, że... Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę tutaj stacjonują ogromne armie, a elfy to co mogą tak naprawdę przygotować, to jest jakaś tam... niejaka liczba. A tu nic nie ma. Żadnych armii ani nic. Dobra, zajmiemy sobie fort najpierw. Rohanno, żeby nie myśleli, że są fajni. Cwani czy coś. O, 14 tysięcy. Bardzo ładna sumka w sumie. Najbardziej zaawansowana frakcja i najbogatsza frakcja. Jak to się szybko zmienia, zobaczcie. Tutaj ile jeszcze tur? Troszeczkę, ale już widać, jak strasznie opada. O, tu się wycofali. Bardzo, kurczę, dobrze, bardzo dobrze. Zaraz, jak tylko zdobędziemy ten... Tak, zdobędę ten fort. To jest takie moje zadanie, misja na dziś, powiedzmy. Zdobyć ten fort. Tutaj ta armia, nie wiem, gdzie ona zmierza. Czy one gdzieś tutaj mają zamiar zaatakować mnie od południa, czy coś? W ogóle nie rozumiem tego zagrania. No, mniejsza. Stąd sobie wyjdziemy na razie tymi armiami. Zostawmy jeden oddział. No pewnie nie... A, utrzymał porządek. Chciałem powiedzieć, że pewnie nie uda mu się tego zrobić. Okazuje się, że jednak da się. Więc słowa szacunku i uznania. I tu też. Cudowna sprawa. W takim razie atak na Foldburg. Skoro on jest taki cwany i wydaje mu się, że może z nami tutaj jeszcze dyskutować, no to niech to robi. Zachęcam gorąco i cieplutko. To jest tak, ta armia nie stanie sobie na moście, po prostu ma chronić przeprawy i koniec. Nie ma przejścia. I tutaj tak naprawdę coś się tutaj zbiera. Jest tak, całkiem spoko armia. Dobra odsiecz. No, wsparcie pobijane, dobra odsiecz nawet, no i taka słabiutka armii karaczy. Czyli, krótko mówiąc, jedyne co mają, jakby to połączyli, to ok. Myślę, że jest przeciwnik całkiem godny. No, ich problem polega raczej na tym, że ja w tej chwili dysponuję niejako... Czy ja jestem w stanie cię jeszcze ruszyć? Oczywiście, że jestem w stanie cię jeszcze ruszyć. Piękna sprawa, zobaczcie. Ich problem polega niejako na tym, że ja w tej chwili ustawiam koło siebie trzy moje armie. Więc jak dojdzie do jakiejkolwiek bitwy, to te trzy armie najprawdopodobniej będą w stanie w ogóle do tej bitwy dojść. Czyli jakby, nawet jeżeli teraz by chcieli zaatakować Edoras czy coś takiego, no to jest troszeczkę bez sensu dla nich. Z prostego względu. Ja się wtedy jestem w stanie cofnąć w ciągu jednej tury pod Edoras, rozbić ich. No i wtedy powiedzmy, że wysyłają jedną armię pod ten Edoras. Są rozbijani, tyle było z ich armii. To jest jedna z sytuacji, które oczywiście... O jejku, jak się ładnie rozwinęło. Fajnie byłoby to rozwinąć dalej, ale na razie nie jestem w stanie tego po prostu zrobić. Przykro mi. O, przetrenować nie ma sensu. Tylko zaśmiecamy kolejkę. Olk High, kolejne oddziały, 2000 sztuk złota. Dużo, ale potrzebuję armii, która będzie tutaj zaraz się zajmowała, co po niektórymi panami. O, może tutaj w ogóle stańcie sobie i tam będziemy te armie formować. Tutaj jak już faktycznie będzie tyle jednostek, ile potrzebuję, to je sobie wtedy sformuję jako armię i ta armia będzie szła tutaj i atakowała po prostu tereny Dale. Potem się zajmiemy ewentualnie elfami. Koniec tury. No Rohan jakby zajął, mówię, a niech zajmie Isengard, będzie całkiem sympatycznie, bo w sumie nie musimy wtedy toczyć żadnej wojny z... O! Widzę, że tutaj doszło do zawieszenia broni. Też spoko pozycja. Znaczy propozycja. Pozycja, w sumie pozycja także. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko i tak
To ja im dużo nie daję, bo to jest odciągnięcie jednej armii, która w sumie i tak zostanie. W sumie. Jezus. Stop. To jest piątkowy odcinek. Zobaczcie, jestem zmęczony po całym tygodniu, na pewno. Wcale to nie jest tak, że nagrywam to w poniedziałek wieczorem. Wcale tak nie jest. O, ładny generał. Bardzo dobrze. Gdzie jesteś? No, to już wiemy, że ty, panie, sobie po prostu posiedzisz na razie tutaj. Z kolei tym generałem. Chociaż ty masz więcej dowodzenia, a ty jesteś taki bardziej rycerski. No, ty tam wyglądasz troszeczkę lepiej, że się tak wyrażę. A co ja zrobiłem z tą armią? Aha, ja ich dałem tutaj. A tu w ogóle i tak jest jakiś generał. Gdzie ja tutaj nie mam jakiegoś generała, zarządcy, czegokolwiek? Wy tutaj, w tym miejscu, bardzo dobrze. Lecisz w takim razie. A wy już dostaniecie tych. Tych potem, bo na razie są na darmowym utrzymaniu, co jest dla mnie dość fajną informacją. Nie czarujmy się. I pach tutaj. Dobrze. A nie, nie mogę ich przetrenować, szkoda, szkoda. Jest jeszcze raz szkoda, chociaż tych i w ogóle nie będę mógł w stanie przetrenować w tym miejscu. Tu będą ze trzy armie w sumie, jakbyśmy tak podliczyli to wszystko. Surrender za 7, nasze poddanie się za 7 tur. To jest generał, którego można łatwo rozbić. Haradrimowie są naszymi sojusznikami. Nie wiem, czy tu można w sumie cokolwiek przyspieszać, jakąkolwiek sytuację. Myślę, że nie. Po prostu ustawiamy się w ten sposób. Ustawiamy się w ten sposób. Tutaj zdobyliśmy sobie taki ładny przystanek. 6 tur do osiągnięcia statusu poddania się, jeśli tak wyrażę. Tymi przechodzimy na tą stronę. I będziemy oblegać to miejsce. Nie widzę tu na razie jego armii. Oblężenie tego miejsca oczywiście strasznie mocno. Po prostu wybije te jednostki bardzo. O to nam w sumie chodzi. Tutaj nie ma armii. Rohan z kolei, o, coś tutaj jeszcze ma. Coś tam zgromadził. Więc wow, boję się go niezmiernie. A tu jedna tura do w sumie poddania się. Myślę, że się podda. Akurat jakby chcieli walczyć, to okazaliby się głupcami, moim zdaniem. I nic. Dobra, koniec tury. O! A to dziady, widzicie, Rohan tutaj zdradził. Chociaż w sumie ja troszeczkę na nim wymusiłem tę całą pozycję, zobaczcie. Ze względu na to, że albo Rohan, albo Harad. Zobaczymy kto kogo. Mógłbym w sumie już, zobaczcie, zdobyć tą twierdzę ważną i ruszyć w kierunku Dunlandu na przykład. Nie, Dunlostir, Boże, Dunlandu. Dunland to jest frakcja. Już mi się pomieszało troszeczkę. I ruszyć w stronę Dunlandu, ale oczywiście, słuchajcie, gramy troszeczkę na czas. Nam się nie śpiesz. Gorzej z Rohanem. No chyba, że nagle 10 frakcji wypowiedziałoby mi wojny, no to oczywiście, że jasne, najszybciej trzeba się pozbyć. Dobra, okupacja ze względu na to, że widzę tutaj, no, dobrzy byli, poddali mi się, tak wiecie, bez walki. Tym razem dam im troszeczkę szczęścia i miłości, 670 na plus, mimo wielu trudów i problemów, coś tam z Saurona już jest tutaj. I oczywiście, słuchajcie, ruszamy się dalej, ale żeby nie było takiego ganiania z tymi jednostkami, zostawmy sobie tutaj te jednostki, które tak jakoś nie do końca mi się podobają. A co tu się dzieje? Czemu jest tak niskie zadowolenie? Dobra, zostawmy jeszcze jeden oddział. No, musimy to niestety przełknąć. Teraz tak, idziemy tu. Ja nie mam możliwości dosłania tutaj jednostek tak szybko. I walimy tutaj. Pięknie. Dobrze. No i zaraz zostaniemy. Wystańcie po prostu w tym miejscu. Was doślemy. I idziemy teraz zaatakować któreś z tych osad. Zobaczymy, które. Jeszcze. Może to. No nie wiem. Zobaczymy sobie. Spokojnie. Bez pośpiechu. 5 tur tutaj zostało. Wątpię raczej, żeby elfy miały tutaj. Cóż tutaj się za armie pojawiły? Dobra, na razie się wycofamy.
I tutaj troszeczkę pokazuję wam, znaczy tym elfom, że no proszę się ode mnie troszeczkę oddzwonić, że się tak wyrażę. Ci takie ładne sformułowanie, oddzwonić. Tak, tu jest ta armia Rohanu, tu jest jakaś kolejna armia Rohanu, no coś tam rekrutują, no nie powiem, że nie. Nie wiem, czy powinienem się teraz bać, czy nie, chociaż z kolei ja... bardziej poświęcam się w tej chwili na tworzeniu armii, która wyruszy w stronę Dale, żeby właśnie Dale troszeczkę utemperować za ich haniebne czyny i jakby nie było zdrady w stosunku do nas. Bo jednak pakt podpisali, tak? Podpisali, podpisali, dokładnie. A jak się pakty podpisane łamie, to później się za to bardzo słono płaci. I to tym panom pokażemy. I będą płakać. Oj, gorzko będą płakać. Te dwie jednostki już sobie mógłbym puścić gdzieś na front. Chociaż dwie jednostki. Nie ma sensu dwóch jednostek rzucać takich samych na front. Tam zaraz się stworzy pełna armia. Ruszy na front północ kontra Dale, więc... będziemy toczyć zabawę tam. Toczyć zabawę. Ciekawe, czy jest w ogóle takie sformułowanie. Dobrze, moi kochani, ale w tym miejscu kończymy odcinek. Zastanawiam się to, czy te elfy przypadkiem nie chcą się tutaj troszeczkę pod nami pobić. Możliwe, że chcą, ale raczej im takiej satysfakcji nie dam. Znaczy, no, chcą. No, ja im dałbym tą satysfakcję, ale trzy jednostki to raczej nie wydaje mi się, żeby cokolwiek chcieli osiągnąć. 5 tur i tak naprawdę to ta osada zostanie po prostu rozgromiona. Mogliśmy w sumie w tym miejscu, gdzie jest ta przeprawa, stanąć i w najzwyczajniej świecie nie pozwolić, bo tu jest tylko i wyłącznie jeden slot jakby. I w sumie, czemu nie? Ale to zaraz. O, stańmy sobie tutaj, żeby nie było przejścia dla komputera. Czy my i tak wyjdziemy na plus? Nie, wyjdziemy na minus, ale... no rekrutacja i konstrukcja i coś troszeczkę na minus wychodzimy z tego, co widzę. Tutaj. Ta pełna armia niestety się tak średnio sprawdza, bo absolutnie nic nią niestety nie jestem w stanie robić. Ale zaraz jedna forteca Rohanu upadnie. Później sobie zgromadzimy i czterema armiami będziemy tutaj próbowali rozstrzygać losy Dunlosti. W sumie jak stracą Dunlosti, to stracą wszystko. Bo ta strona jest absolutnie nierentowna jakby w stosunku do... znaczy w ogóle nierentowna, jeśli mowa o armiach, o rekrutacji. No a tutaj wiadomo, to są fajne twierdze, które też wejdą w nasze posiadanie i to zaraz. A więc dzięki serdecznie za uwagę, trzymajcie się. Mówił do was Radek, dla was i tak dalej. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bye bye.